Dany jest rąb o boku długości 4 i kącie ostrym 60. Pole tego rąbu jest równe. W tym zadaniu stosujemy wzór na pole rąbu, które jest w tablicy. I pole rąbu możemy policzyć z takiego wzoru. To jest a kwadrat razy sinus kąta alfa, gdzie a kąt alfa to jest kąt między dwoma bokami rąbu. I nie ma to znaczenia, czy to jest kąt ostry, czy kąt rozwarty. No to w naszym zadaniu my mamy a równe 4 i kąt alfa 60. Czyli u nas pole rąbu to będzie 4 do kwadratu razy sinus 60 stopni. 4 do kwadratu jest 16 razy pierwiastek z 3 przez 2. 16 z dwójką się skraca, mamy tutaj 8. Z 8 pierwiastków z 3 odpowiedź C.